Pani profesor, jest pani specjalistką od prawa konstytucyjnego i od prawa wyborczego. Gdybym żądał przeniesienia wyborów o rok, czy to byłoby zgodne z prawem? Nie ma takiej procedury, czegoś takiego jak przeniesienie wyborów o rok. Rzeczywiście w normalnym trybie, w jakim no formalnie cały czas jesteśmy, wybory mają odbywać się wtedy, kiedy przewiduje to konstytucja. Zawsze organ zarządzający ma do wyboru kilka tygodni, ale to jest kilka tygodni, cztery niedziele po kolei i spośród tych niedziel wybiera jedną i na tę konkretną niedzielę zarządza wybory. I nie ma czegoś takiego jak przesunięcie wyborów o rok. Przesunąć wybory można tylko wyłącznie w sytuacji stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego, bo w tym stanie, w czasie trwania takiego stanu i w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu nie mogą się odbywać wybory, a kadencje organów, które powinny się wtedy skończyć, ulegają odpowiedniemu przedłużeniu, czyli o ten czas trwania stanu nadzwyczajnego i później o te 90 dni, no i jeszcze ewentualnie o jakiś czas potrzebny na to, żeby to głosowanie zorganizować. Czyli rozumiem, że jedynym wyjściem zgodnym z konstytucją i z prawem jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, czy to będzie stan klęski żywiołowej, czy też inny stan, w każdym razie stan nadzwyczajny, tak? Tak. Jedyną metodą teraz, żeby przełożyć termin wyborów na później, jest wprowadzenie rzeczywiście stanu nadzwyczajnego. W grę wchodzą dwa stany. Ten najłagodniejszy, czyli stan klęski żywiołowej, z którym chyba mamy do czynienia, bo w nim się, czy w ustawie o tym stanie mówi się, że przesłanką do jego wprowadzenia między innymi jest szerzenie się chorób zakaźnych. Przecież z tą sytuacją mamy teraz do czynienia. A co prowadzi do ograniczenia wolności i praw człowieka, z czym też mamy przecież do czynienia, no bo prawa przedsiębiorców, czy nawet nasze prawa, chociażby do zgromadzenia, tak, no teraz możemy spotykać się w dwie osoby, więcej nie można. Więc zarówno ten stan epidemii, jak i ten stan ograniczeń naszych wolności i praw już de facto nastąpił, tylko nikt tego formalnie nie stwierdził, wprowadzając właśnie stan klęski żywiołowej. Drugim ewentualnie wchodzącym w grę byłby stan wyjątkowy. Jest to stan, który pozwala organom państwa na większe ograniczenie naszych wolności i praw, daje większe uprawnienia. No jeżeli by rzeczywiście ta epidemia się rozwijała, czy była coraz groźniejsza i coraz trudniej by było nad nią zapanować, no to też oczywiście możliwość wprowadzenia tego stanu istniałaby w tej sytuacji, jaką mamy, bo on z kolei wynika z zagrożenia bezpieczeństwa obywateli. No, choroba poważna, szerząca się łatwo, też jest zagrożeniem przecież bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. A jeśli wykluczyć jakiekolwiek kalkulacje polityczne, to z jakich jeszcze względów rządzący mogą się obawiać wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, czy to tego stanu klęski żywiołowej, czy innego? Dlaczego jest niechęć do wprowadzenia tego? Bo ja rozumiem niechęć obywateli. Rozumiem, że niektórzy nie chcą mieć ograniczanych praw. Ale już mają. Ale już mają, tak. No już właśnie. Mają, tak. No właśnie. Czy mogłaby pani profesor wyjaśnić to napięcie teraz? No, niby mamy ograniczenie, ale nie mamy stanu nadzwyczajnego oficjalnie. No, z drugiej strony jest niechęć wyraźna przed właśnie przyznaniem, że jest to stan nadzwyczajny. No przyczyny w moim przekonaniu mogą być dwie. Pierwsza to ta właśnie związana z wyborami, o której rozmawiamy i to dążenie, żeby te wybory za wszelką cenę 10 maja przeprowadzić. A druga w moim przekonaniu może wiązać się z istnieniem w naszej sferze prawnej takiej ustawy o wynagradzaniu przez Skarb Państwa szkód obywateli, które powstały w czasie trwania stanu nadzwyczajnego, a które to szkody wynikają no właśnie z ograniczenia naszych wolności i praw. Oczywiście ta ustawa też no nie daje obywatelom nie wiadomo jakich uprawnień, bo tam te ograniczenia, czy to ta możliwość uzyskania odszkodowania jest ograniczona tylko i wyłącznie do straty, czyli do tego, co rzeczywiście utracimy na skutek wprowadzenia tego stanu. A składa się wniosek do wojewody, to postępowanie jest dość szybkie. Jeżeli nie zgodzimy się z rozstrzygnięciem wojewody, możemy wówczas wystąpić do sądu powszechnego. A więc
te odszkodowania są ograniczone i można się spodziewać, że byłyby nawet bardzo ograniczone, właśnie z tego względu, że dotyczą tylko straty, ale byłyby przyznawane dość szybko, bo ta ustawa taki dość szybki tryb przewiduje. I może właśnie to jest ten drugi powód, dla którego rząd i rządzący nie chcą wprowadzić tego stanu, no bo właśnie obawiają się tych wniosków o naprawienie szkód, które by w takiej sytuacji zostały nam, obywatelom, wyrządzone. A czy od strony takiej organizacyjnej, czy jak by pani widziała, czy to jest do zrobienia w sensie takim organizacyjnym, no bo przecież to są tysiące ludzi zaangażowanych fizycznie w organizację wyborów w czasie epidemii. Jak tutaj wygląda prawo? Czy to jest do zrobienia? Trudno powiedzieć. Teraz jest mimo wszystko początek kwietnia, czy koniec marca, początek kwietnia. Co będzie 10 maja, tego tak naprawdę nie wie nikt. Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej? Myślę, że nawet lekarze epidemiolodzy tego nie wiedzą, bo epidemie, nowe wirusy, myślę, że są nieprzewidywalne dla nikogo. Więc nie wiemy, w jakiej sytuacji będziemy 10 maja. Natomiast rzeczywiście no, sam proces wyborczy, który przecież teraz się toczy, tak? Jesteśmy na etapie po zgłoszeniu kandydatów na prezydenta, na etapie, kiedy powinna się toczyć kampania wyborcza, w którą też przecież powinny być zaangażowane setki osób, bo na tym polega kampania wyborcza, że sztaby wyborcze ją prowadzą, czyli spotykają się z wyborcami, organizują różnego rodzaju wydarzenia, prześcigają się nawet w tych pomysłach, co wiąże się z interakcjami międzyludzkimi. Jest etap zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Kolejne tysiące osób, które no, powinny teraz zadeklarować się, czy 10 maja będą chciały w tej procedurze uczestniczyć, siedząc w lokalu komisji wyborczej i mając kontakt z tysiącami wyborców, którzy do tych lokali wyborczych przychodzą. No, ewentualni kandydaci mogą mieć wątpliwości, słysząc o tym chociażby, co się stało we Francji, tak, gdy po wyborach członkowie właśnie tych obwodowych komisji no, okazało się, że są zakażeni wirusem. Tak więc my jesteśmy na takim etapie, kiedy tak naprawdę proces wyborczy się nie toczy, tak? On został zahamowany, a wybory też nie mogą odbywać się bez tych wszystkich koniecznych elementów. Tak samo głosowanie bez kampanii wyborczej to nie są wybory. No właśnie, a kampania wyborcza w krajach najbardziej demokratycznych polega między innymi na tym, że się ściska dłonie, prawda? No, polega przede wszystkim na tym. Oczywiście teraz mamy nowe możliwości komunikowania się na odległość, których jeszcze 10 czy ileś lat temu nie było i z nich też kandydaci korzystają, ale to mimo wszystko są cały czas te środki pomocnicze czy dodatkowe, tak? Zawsze tymi pierwszymi możliwościami wykorzystywanymi przez kandydatów, co przecież było widać przed epidemią, były właśnie spotkania, konwencje, podróże, odwiedziny. Więc no, bez tego nie ma kampanii wyborczej, a wyborów bez kampanii wyborczej, demokratycznych wyborów też nie ma. Tak więc no, ten proces wyborczy jest dotknięty bardzo poważnymi, faktycznymi wadami. I w moim przekonaniu nie powinien się toczyć i te wybory nie powinny się i ze względów na konieczność ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego i ze względu na konieczność jednak ograniczenia naszych wolności i praw, bo ja rozumiem tę konieczność, ja ją widzę, ale to powinno odbywać się w stanie nadzwyczajnym, a nie w jakimś nowym tworze, który został nazwany stanem epidemii czy stanem zagrożenia epidemicznego na potrzeby tego, co się teraz dzieje. Więc z tych wszystkich względów formalnie stan nadzwyczajny powinien być wprowadzony. Czyli już jakby zamykając dyskusję, chciałbym na koniec zapytać, czy to, że kandydaci nie mogą teraz normalnie prowadzić kampanii, czy to jest jakoś zapisane w prawie, że to może być potem w przyszłości użyte przeciwko wynikom wyborów? Czy to może być podstawa do podważenia wyników wyborów? No, pewnie dzieje się wiele takich rzeczy, które mogą
stanowić podstawę do składania w przyszłości, już gdyby te wybory rzeczywiście 10 maja się odbyły, protestów wyborczych. Po pierwsze jest to właśnie brak kampanii. Jest to bardzo istotne ograniczenie biernego prawa wyborczego, na które składa się nie tylko to, że ja mogę się zarejestrować i później być na karcie wyborczej, ale właśnie to, że mogę rywalizować na równych demokratycznych zasadach z innymi kandydatami. To, że wielu wyborców będzie wyłączonych z możliwości głosowania, nawet jeżeli w życie wejdą te zmiany, które zostały nocą wprowadzone do tak zwanego pakietu antykryzysowego, to nie ma żadnej gwarancji w moim przekonaniu, tam wprowadzono głosowanie korespondencyjne, że ono będzie faktycznie możliwe do przeprowadzenia. Jest bardzo krótki termin, 5 dni na zgłoszenie się wyborcy, że chce skorzystać, takiego wyborcy, który jest w kwarantannie, na przekazanie mu pakietu wyborczego, później wysłanie przez niego swojego głosu. 5 dni tego się zrobić nie da. Nie wiadomo, jak będzie funkcjonowała poczta, nie wiadomo, kto miałby to robić. Prezydenci, burmistrzowie też jasno mówią, że oni nie są w stanie zagwarantować realizacji tych przepisów. Więc ci, którzy będą w kwarantannie, nie będą mogli najprawdopodobniej skutecznie głosować. Także ci, którzy będą w szpitalach zakaźnych, tam są takie rygory, że sobie nie wyobrażam bezpiecznej pracy komisji wyborczej, która będzie głosy zbierała od osób chorych. Nie wiadomo, ile ich będzie. Oczywiście, aby było ich jak najmniej. Ale także ci, którzy będą zdrowi, a będą bali się najzwyczajniej w świecie pójść głosować, no to też jest ograniczenie prawa wyborczego, tak, możliwości wyboru. Więc te wszystkie zarzuty co do prawidłowości tych wyborów, tego głosowania, też będą mogły być później w protestach wyborczych podnoszone. Czy skutecznie? Trudno mi powiedzieć. Bo żeby jakiś zarzut przeciwko ważności wyborów mógł być podniesiony skutecznie, to musi on wpływać na ważność wyborów, tak? Czyli skarżący musi wykazać, że to konkretne naruszenie wpłynęło na ważność wyborów, czy na wynik wyborów. Nie wiadomo, czy to będzie możliwe i to jest poza tym kwestia ocenna, którą będzie oceniała jedna z nowych izb Sądu Najwyższego. No właśnie, bo kiedyś Sąd Najwyższy oceniał ważność wyborów. Tak, cały czas Sąd Najwyższy, tylko w tej chwili jedna z nowych izb. No, została zanegowana w jakimś sensie legalność tych izb. Tak, 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 której legalność została zanegowana i najpierw przez TSUE, później też w uchwale połączonych izb Sądu Najwyższego, no ale teraz już ten problem schodzi na plan dalszy, przynajmniej w tym momencie, tak? No, tylko to też trzeba mieć z tyłu głowy, że właśnie jedna z tych nowych, nie do końca można powiedzieć legalnych izb ma w przyszłości orzekać o ważności wyborów prezydenckich. Dziękuję pani profesor bardzo za rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo panie profesorze i życzę zdrowia. Wszystkiego dobrego.